kiedy tak jest, że jak kręcą, to pełno robią tego samego. To jest nudne. Dobra, to słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o sztucznych sieciach neuronowych i o sztucznej inteligencji, która może być częścią tego. Dobra, jeszcze raz, co to jest? Telefon. A skąd wiecie, że to jest telefon? No, od babci, dziadka. Tak. Od babci, dziadka. A jak rozpoznajemy telefony? Po kształcie. Po czym jeszcze? I że to działa. Po aparacie. Ma jakiś określony kształt, ma aparat, czyli jakieś funkcje, ok? A kiedy pierwszy raz mówiliście, że od babci, od siostry się dowiedzieliście? Sami pytaliście, czy oni wam powiedzieli? Powiedzieli. Ok. Czyli wy się nauczyliście tego, że przedmiot podobno, o podobnym kształcie, podobnych funkcjach nazywamy telefonem, ok? Czyli tak się uczą ludzie. Słuchajcie, mieliście już jakąś kartkówkę albo jakiś sprawdzian w tym roku? Dzisiaj mieliśmy muzyki. Okej, okay. I żeby dobrze to zaliczyć, to co należy zrobić? Nauczyć się. I jak wy się nauczycie? Okej, słuchajcie, więc nauka polega na tym, że bierzemy książkę na przykład, albo odpalamy jakieś filmy edukacyjne i dostajemy jakąś wiedzę, tak? Wy ją potraficie potem uporządkować i na przykład wiecie, że to jest telefon, a to co to jest? Laptop. I słuchajcie, obojętnie czy ten laptop będzie tutaj, czy tam, czy u was w domu, wy wiecie, że coś o tym kształcie jest laptopem. Czyli ludzie w ten sposób się uczą, prawda? Przyswajają wiedzę i potrafią potem ją wykorzystać. Dobra, słuchajcie, to już mamy. A powiedzcie mi, co to jest? Kamera, super, a to jest statyw, dwie odpowiedzi są super. Słuchajcie, co robi kamera? Nagrywa. Co nagrywa? Filmiki. Ale co przed kamerą jest, słuchajcie? Komputer. Ludzie. Ja ją włączę. Zaraz zobaczymy, słuchajcie, co ona nam pokaże. Co pokazuje kamera? Tu. Okej, czyli tam, gdzie ją skierujemy, pokazuje obraz, słuchajcie. Jakbyśmy mogli porównać kamerę do jakiegoś miejsca w ciele człowieka. Co jest podobnego do kamery? Co działa podobnie? Oczy. Oczy, super. Bo też rejestrujemy jakiś obraz, prawda? Okej. Dobrze. Jeszcze wrócę na chwilę do tej waszej kartóweczki.